Cześć, tu Justyna z Fast Tony. Wspaniale jest mi Ciebie powitać na pokładzie Fast Tony Smart. Za moment wspólnie przejdziemy przez całą konfigurację. Od płatności, przez wszystkie ustawienia, aż po panel i omówienie jego podstawowych funkcjonalności. To co, jakkolwiek nie przedłużając, lecimy. Wszystko zaczyna się na stronie appfasttony.com. Tworzysz tutaj konto, logując się swoim Facebookiem. W kolejnym kroku podajesz swój numer telefonu, koniecznie z prefiksem. I wpisujesz kod weryfikacyjny, który dostajesz SMS-em. Akceptujesz regulamin, akceptujesz politykę prywatności i przechodzisz bezpośrednio do płatności. Płatności dokonujesz za pomocą karty płatniczej, wpisując tutaj jej numer, termin ważności oraz kod CVC znajdujący się na odwrocie. Co ważne, jeżeli masz od swojego opiekuna tajemniczy kod, tutaj możesz go wpisać. Po kliknięciu kup subskrypcję uzupełniasz swój NIP oraz zaznaczasz: oświadczam, że kupuję narzędzie Fast Tony do celu o charakterze zawodowym wynikającym z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności. I przechodzimy bezpośrednio do integracji z Facebookiem. W pierwszym kroku wybierasz fanpage, który chcesz promować, wybierasz konto reklamowe, które chcesz wykorzystać do promowania wcześniej wybranego fanpage'a, a także wybierasz piksel, który masz umieszczony na swojej stronie internetowej lub taki, który planujesz na niej umieścić. Jeżeli nie masz jeszcze piksela, nic straconego, tutaj możesz go także utworzyć. Wiemy już, gdzie chcesz wykorzystać moc Smarta, ale nie wiemy jeszcze do końca, w jaki sposób chcesz użyć tej magii. A jeżeli magii, no to potrzebne jest też zaklęcie. A jeżeli zaklęcie, no to magiczne słowo. Tutaj ustaw słowo kluczowe, czy też magiczne słowo, które umieszczone w treści Twoich postów spowoduje, że te posty staną się reklamami. Uzupełnij także adres swojej strony internetowej. Jeżeli jeszcze jej nie masz, wpisz tutaj taką domenę, jaką planujesz mieć w przyszłości. Co do kupowania fanów. Wiele osób robi tak, być może ty także tak zrobiłeś, że tworząc fanpage zaprasza swoich znajomych do polubienia go. Niestety robiąc sobie tym samym olbrzymią krzywdę, bo algorytmy analizujące Twoich fanów, Twoich odbiorców dostaną zakrzywione dane. No bo nie wszyscy Twoi znajomi są Twoimi idealnymi klientami, a jeżeli lajkują Twój fanpage, to deklarują się jako Twoi idealni klienci. Zatem, jeżeli kiedykolwiek kupowałeś fanów, czyli kupiłeś taką gotową paczkę fanów, albo swoim urokiem osobistym zachęcałeś swoich znajomych, czy też swoją rodzinę do klikania lubię to, zaznacz tak. Jeżeli na swoim fanpage'u zgromadziłeś przede wszystkim swoich klientów i potencjalnych klientów, zaznacz nie. Teraz nadszedł moment, żeby dookreślić Twój obszar działalności. Czyli innymi słowy, gdzie chcesz wyświetlać reklamy, gdzie chcesz, czy skąd chcesz pozyskiwać swoich klientów. Czy działasz na obszarze miasta, czy działasz w kilku miastach, czy w regionie, czy może na terenie całego kraju? Bez względu na to wpisz to w okienku z adresem. Ok,
określ także, czy Twoim idealnym klientem jest mężczyzna, kobieta, czy bez różnicy, oraz w jakim jest przedziale wiekowym. Jeżeli miałeś już styczność z reklamami na Facebooku, jeżeli już z tych reklam korzystałeś, już zgromadziłeś dane na swoim fanpage'u, na swoim koncie reklamowym, na swoim pikselu, bardzo możliwe, że ten krok będzie pominięty. Jeżeli jednak tych danych nie jest wystarczająco dużo, to Smart będzie potrzebował od Ciebie na początek kilku wskazówek. Kto jest Twoim idealnym klientem? Jakie są zainteresowania Twoich idealnych klientów? Dobrze, żebyś wpisał ich tutaj około 10 i co ważne, nawet jeżeli z czymś nie trafisz, nawet jeżeli coś będzie nie do końca zgodne z prawdą, najpóźniej po 30 dniach Smart wszystko to poprawi, wszystko przeanalizuje, wszystko zmieni, pracując już na takich właściwych, domyślnych ustawieniach. Ale nie oznacza to, że przez tych 30 dni będzie działał źle. Po prostu będzie cały czas dążył do tego, żeby ta grupa docelowa była jak najbardziej doskonalona, a po 30 dniach po prostu wykluczy wszystkie Twoje wskazówki. Żeby wszystko to mogło się zadziać, Smart potrzebuje jednak jeszcze konkretnych zasobów, czyli budżetu reklamowego. Określ tutaj Twój dzienny budżet reklamowy, a także czas trwania promocji posta, które będą domyślnymi ustawieniami dla wszystkich postów, w których będziesz umieszczał swoje magiczne słowo. Co tutaj zalecamy? Lepiej jest zaplanować więcej postów z mniejszym budżetem, niż mniej postów z większym. Dzięki temu Twoi klienci dostaną więcej argumentów, zobaczą więcej postów, które ostatecznie przybliżą ich do zakupu, a przecież o to właśnie nam w tym wszystkim chodzi. Ostatni krok, chociaż nie najmniej ważny, czyli piksel. Jeżeli nie masz jeszcze na swojej stronie piksela Facebooka, skopiuj ten kod i umieść go na stronie albo wyślij do swojego specjalisty od strony internetowej, żeby wkleił piksel w sekcji head. Na pewno będzie wiedział, o co chodzi. Jeżeli prowadzisz sklep internetowy, jeżeli korzystasz z DPA, jeżeli Twój piksel jest już połączony z katalogiem produktów, śmiało możesz ten krok pominąć i pracować cały czas na tym pikselu, który już masz skonfigurowany, ale tak ogólnie. Bardzo, bardzo ważne, żeby z piksela korzystać, bo pozwala on w jeszcze lepszy, jeszcze skuteczniejszy sposób docierać do idealnych odbiorców, no bo jeżeli ktoś pojawia się na Twojej stronie internetowej, jeżeli przegląda Twoje produkty, no to oznacza, że zdecydowanie warto gdzieś tam za nim pójść, pokazać mu kilka reklam, zachęcić do zakupu po raz pierwszy, a być może po raz kolejny i kolejny. Jak sam widzisz, świetnie się spisałeś. Konfiguracja za nami, najlepsze nadal przed nami. Przejdźmy bezpośrednio do panelu. A w panelu poznajcie się. Oto Smart, a właściwie Twój nowiutki, świeżo skonfigurowany panel Smarta. Co możesz tutaj zdziałać? W skrócie, facebookowe czary i to bez zgłębiania tajników tej magii. Mówiąc nieco dokładniej, no właśnie, zależy mi na tym, żebyś poczuł się tutaj jak u siebie, więc przejdźmy przez podstawowe funkcjonalności. W zakładce Stwórz post, stworzysz post, tylko nie byle jaki, bo znajdziesz tutaj posty najróżniejszych typów, spełniających najróżniejsze cele Twojej strategii komunikacji, a także w pewien sposób inteligentne, na przykład takie, które dostosowują treść reklam oraz grafikę do danych odbiorców, czyli e-commerce, AOA, nasza reklama dynamiczna. Kiedy ta magia już się zadzieje, w zakładce posty i reklamy możesz obserwować, możesz sprawdzać, jakie są jej wyniki. Możesz zerkać, jakie są zasięgi, interakcje, kliknięcia, wydatki, kiedy to się kończy, kiedy to się zaczyna. Możesz umieszczać w treści postów słowo kluczowe i w ten sposób generować reklamy, ale możesz też kliknąć tutaj przycisk promuj i w ten sposób reklamy wywołać z poziomu panelu. Co fajne, klikasz i znikasz. Idziesz zajmować się tymi rzeczami, które rzeczywiście lubisz robić, tymi, które po prostu musisz na co dzień robić, a Twoje reklamy robią się już same. W zakładce Konfiguracja możesz wrócić do wszystkich tych ustawień, które przed chwilą przeszliśmy, zmienić budżety, zmienić czas trwania, zmienić lokalizację,
Także podobnie, znowu nad wszystkim masz pełną kontrolę, wszystko możesz zmieniać. Jeżeli jesteś już użytkownikiem nieco bardziej zaawansowanym, jeżeli z reklamami na Facebooku miałeś już więcej do czynienia, przewidzieliśmy też dla Ciebie dodatkowe funkcje. Ustawiając drugie magiczne słowo, możesz remarketingować swoich odbiorców. Umieszczając tutaj link do strony, którą odwiedzają Twoi idealni klienci, na przykład strony z podziękowaniem za zakup, możesz jeszcze precyzyjniej targetować swoje reklamy. Podobnie ustawiając stronę, na której są osoby, które stanowią taki antywzorzec Twojego idealnego klienta. Tak samo z ustawieniem zdarzeń na idealnych klientów, zdarzeń na antywzorce oraz wykluczaniem osób, które zobaczyły Twoją reklamę na przykład w ciągu ostatnich 3 dni, żeby wykorzystać potencjał zasięgów organicznych. W kontekście funkcji dla agencji marketingowych możesz zmieniać nazwy swoich kampanii na dowolne, jakie tylko wymyślisz. Możesz warunkować tworzenie reklam już nie tylko magicznym słowem czy przyciskiem promuj, ale też na przykład tym, że post ma stać się reklamą, kiedy osiągnie 50 polubień albo zasięg na poziomie 1000, 2, 5 czy 10 organicznie, więc dopiero od tego momentu reklama się uruchomi. Umieszczając tutaj logo swojej agencji, możesz też generować raporty. Raporty, które będą przesyłane tego dnia, którego ustalisz, na ten e-mail, który ustalisz, więc albo bezpośrednio do Ciebie, albo bezpośrednio do klienta, dzięki czemu możesz naprawdę maksymalnie zautomatyzować wszystkie działania swojej agencji. Na końcu wykluczenie odbiorców, jeżeli zobaczyli reklamę, czyli znowu wykorzystanie potencjału zasięgów organicznych. Pozostałe zakładki, czyli faktury, konto i ustawienia firmy, to już aspekty takie typowo techniczne, typowe formalności, które w naszym tutorialu pominiemy, ale mając dostęp do pakietu Smart, zdecydowanie możesz je poprzeglądać, możesz zajrzeć, co dokładnie się tam dzieje. No i cóż, w ten oto sposób wspólnie przeszliśmy przez całą konfigurację pakietu Smart. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, już teraz zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do nas na fanpage'u, odezwij się do nas poprzez kontakt na naszej stronie internetowej, a chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, a z drugiej strony doradzimy, w jaki sposób sprytnie możesz wykorzystać Smarta w swoim biznesie, żeby już teraz, już jak najszybciej zdobywał klientów dla Twojej firmy. Póki co, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, do usłyszenia jak najszybciej.